Siema, z tej strony Damon, to jest kolejny odcinek z SCP The Endurance. Dzisiaj będę robił prawdopodobnie wszystko, co jest związane z nocą szóstą. Więc mamy do zrobienia coś takiego jak zebranie kartek z Pocket Dimension. Więc musimy parę razy dać się zabić przez SCP-106 i liczyć na to, że odeśle on nas do swojego wymiaru, gdzie musimy znaleźć kartki, które moim osobistym zdaniem są cholernie ciężkie do znalezienia. A może to jestem tylko ja i moja ślepota. Anyway, ważną rzeczą do zapamiętania jest też, że za każdym razem pojawia nam się tam jedna kartka, więc zbieramy kartkę i z tą kartką musimy wyjść. I trzeba to zrobić oczywiście 3 razy, co jest troszeczkę czasami ciężkie, bo te kamienie, przez które trzeba skakać, ruszają się naprawdę nieprzewidywalnie, no ale nie jest to najtrudniejsza rzecz w tej grze, uwierzcie mi. Po zebraniu 3 kartek odblokowuje wam się noc szósta, także teraz zobaczycie mojego pełnego, udanego rana z tej nocy, żeby zobaczyć, jak profesjonalista gra w tą grę. No i co, widzimy się za chwilę. wymowa nagroda za przejście tej nocy. Ale to nie jest jedyne, co chciałem pokazać w tym odcinku. Chciałem w tym odcinku pokazać wam jeszcze dwa endingi. Najpierw zabierzemy się za ten łatwiejszy, który po prostu wymaga wejścia w noc pierwszą i dosłownie zabicia się. Nazwałem to suicide endingiem. Po prostu czekamy, aż Ronald da nam permisję, żebyśmy wyłączyli sobie sami wentylację i sobie odlecieli gdzieś w dalekie otchłanie naszego umysłu. Także możecie zobaczyć moją oryginalną reakcję na to zakończenie. Naprawdę przepraszam, tak jest mi źle z tym, jak to brzmi. Zaczęliśmy. Suicide ending. Nie wiem, czy to się tak nazywa, ale... Cold dark. It was so warm just a while ago. Probably. Ziemią. There was a chance for a successful escape. To jest głupie, ale świetne. Tak mi się to podoba. Czy to zaliczy się jako cutscenka w ekstrasach? Oh, I see what you did there. Czy to się zaliczy do cutscenek w ekstrasach? To się zalicza. Nie mogę. I już ostatnia rzecz na dzisiaj, na dzisiejszy odcinek, to True Ending, który nagrał już mi się normalnie, bo nagrałem go przed chwilą. Co trzeba zrobić, żeby go odblokować? Pamiętacie te kartki, które zbieraliśmy, prawda? Musicie teraz w nie kliknąć i ułożyć je w taki sposób, żeby powstał wam kod. Od razu mówię, kod dla każdej wersji gry jest inny. Z tego co wiem, inni ludzie, których filmy oglądałem, jak to robią, mieli inne kody. Także no, musicie i tak to ułożyć, i tak musicie zdobyć te kartki, żeby odblokować noc szóstą, więc to nie jest ważne. Tylko że jeżeli jesteście takimi braindeadami jak ja, to spróbuję wam troszeczkę rozjaśnić sposób odblokowywania tego endingu. Więc po wpisaniu tego hasła, które mamy na tej kartce przypalonej, dostajemy uprawnienia poziomu 5 i możemy skorzystać z czegoś takiego jak Power Manager, tylko że taki braindead jak ja nie pomyślał, że najpierw trzeba go uruchomić. W ogóle wszystko w tej grze można kontrolować komendami na komputerze, co jest troszeczkę chore, ale jednocześnie bardzo fajne. Bardzo fajny akcent. Więc odpalacie komputer. Wpisujecie sobie Run Power Manager. Przez chwilę wam się ten Power Manager będzie odpalał. I potem musicie w ten sposób wyłączać sobie niektóre rzeczy i włączać inne, żeby utorować sobie drogę przez windy na samą górę. Jednakże nie patrzcie raczej na mnie, ponieważ ja specjalnie cofnąłem się z save'ami do wersji 1.0, żeby skorzystać z pewnego buga, który powoduje, że Macie dużo więcej mocy do dyspozycji, więc musiałem wyłączyć tylko jedną windę, a potem znowu ją włączyć. Nie wiem, w jaki sposób to działa, ale zadziałało. Także miłego oglądania. I knew how to deal with these creatures. But all it takes is one slip. One mistake. And I'm gone. I've been risking my life for years. I'm not afraid to risk it. One last time. Wow. Okej, to jest naprawdę wyczerpujące, że tak to nazwę, zakończenie. Dobra, także nie wiem. Zrobiłem też sobie chwilę przerwy i generalnie zrobiłem to może w jakieś maksymalnie 10 minut, kiedy wcześniej męczyłem się z tym jakieś 40, nie wiem. Przyszedłem też, może dlatego też, że przyszedłem na wersję 1.0, na której Power Manager ma dużo mniej. No i mamy Custom, o, i mamy coś w Extras również. Statystyki. Amount of AI points added by... Aha. Development. Okej, tekstury biura. Pierwszy grywalny build. 7 lutego 2015. O. To wygląda całkiem zacnie. Już wyglądało całkiem spoko. Prawda, różni się od tego, co dostaliśmy, ale chyba ta wersja jest dużo lepsza. SCP-513 koncept. Okej, nie mam pojęcia. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Poziom uprawień dokumentu 0. Wielki dzień w jednej z najlepiej strzelonych pracowników SCP. Bezpieczeństwo zarówno obiektów, jak i pracowników 36 kompleksu wskakuje na nowy poziom dzięki najnowszemu systemowi monitoringu. Nabór chodników na nocną zmianę odbywa się w kafeterii na piętrze D w godzinie. Okej. Czyli to jest jak taka notatka z FNAF-a 1. Pierwszy jumpscare. No, jest troszeczkę polepszony, nie. W sensie, nie, naprawdę. Ta gra jest tak świetna. Ja nawet nie wiem, co o niej powiedzieć. Modele i tekstury zostały zdecydowanie polepszone. Zdecydowanie jest też więcej szczegółów. Nie no, widać tutaj też progres zrobiony. To nie tylko to, że ta gra była niedokończona, że... Nie, to jest progres. Spirit 096. No tu jest troszeczkę kanciasty, delikatnie. Ale generalnie to oprócz tego nie widzę większych zmian, oprócz świecących się oczu oczywiście. Beta Pocket Dimension. Okej, akurat Pocket Dimension jest mega fajnym konceptem. Giga mi się to podoba. SCP-173 Redesign. Właśnie zredesignowanie... Okej. Możesz się mówić, że jestem psychopatą, ale to wygląda jak słodko. A mógł... Czy to są memy? Dobra. Ten Amogus też jest całkiem niezły. No, czym by była gra Elevena bez memów? Dobra, ale nie, to... Nie wiem, ten człowiek jest genialny. Okej, i to już koniec. Wow. Mamy kasenkę z ucieczki. Nie przeczytałem, jak nazywa się główna bohaterka. Niestety, nie da. Nadal mnie to rozpierdala. Dobra, także wychodzimy. Sprawdźmy teraz Custom Night, bo z tego co wiem, że istnieje 8.20. O, jest inna muzyka. Okej, nie ma typowych Custom Nightów, jest tylko wybieranie sobie osiągnięć. Tak, to co ja gadam w ogóle? Inteligencji. Ale myślę, że to... Oczywiście, jak totalny cheater, przeniosę sobie teraz save'a na najnowszą wersję gry, w którą jeszcze nie grałem, bo w międzyczasie, kiedy nagrywałem ten odcinek, wyszła już wersja 1.02. Także SCP... tu są opisy. Rozumiem. Czy jest coś, czego nie rozumiałem? Chcę coś znaleźć. Okay, wychodzi na to, że wszystko świetnie rozgryzłem. No, może oprócz tego, że... Tego 049, którego sposób powstrzymania w biurze znalazłem w necie, ale generalnie wszystko zrozumiałem. Dobra, także to tyle na dzisiaj. Jeżeli ktoś jakimś cudem czeka na tryb Golden Freddy w FNAF-ie SL, to aktualnie idzie na dalszy plan, nie zajmuję się tym. Będę teraz się głowił nad Custom Nightem w tej grze. No, także to tyle, no. Co mogę więcej powiedzieć? Na razie.